Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 3, werset 12. Komentarz. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Apostoł zwraca się teraz z wyraźnym nakazem do tych, którzy wiedli nieporządne życie. Mówi, że sami mają zatroszczyć się o swoje utrzymanie i pracować w cichości. Gdy porównamy ten werset z wierszem 6, gdzie apostoł zwrócił się do pozostałych Tesaloniczan, którzy nie byli przedmiotem zmartwień, zauważymy dwojaką różnicę. Po pierwsze, nakaz powiązany jest tutaj z napomnieniem, a po drugie, rozkaz i napomnienie zostają wypowiedziane nie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, lecz w Panu Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta różnica? W wersecie 6 Paweł był pewny, że ci, do których się zwrócił, okażą posłuszeństwo względem skierowanego do nich napomnienia. To przypuszczenie potwierdzone jest w wersecie 4, w którym wyraził swoje zaufanie, jakie miał wobec nich w Panu. Ponadto wierzący ci nie odstąpili dotychczas od tego, czego ich nauczał, w przeciwieństwie do tych, do których zwraca się teraz. Dlatego nie odczuwał potrzeby napominania. W wersecie 12 jest inaczej. Z jednej strony wierzący, o których tu mowa, odstąpili już od otrzymanych pouczeń, z drugiej strony nie można było wykluczyć, że będą wzbraniać się pójść za tym wezwaniem, skoro nie usłuchali za pierwszym razem. To dlatego nakaz łączy się z napomnieniem. Tutaj apostoł występuje nie tylko w autorytatywnej roli nakazującego, lecz jednocześnie jako doradca i wspomagający. Pragnie sprowadzić na właściwą drogę tych, którzy odstąpili od przykazania. Jest to zawsze cel napomnienia. Apostoł życzył sobie pozyskać ich serca. Być może właśnie ta przekonująca moc miłości kazała mu pod kierownictwem Ducha Świętego powołać się nie na imię Pana Jezusa Chrystusa, lecz na Pana Jezusa Chrystusa. Rozważając 6 werset, zauważyliśmy już przez użyte w nim sformułowanie. Że przez użyte w nim sformułowanie apostoł odniósł się bezpośrednio do najwyższego istniejącego autorytetu samego Pana. Tutaj jednak przez słowa w Panu Jezusie Chrystusie przypomina nieporządnym wierzącym ich pozycję w Nim. Ze względu na naszą pozycję jako wierzący jesteśmy w Chrystusie Jezusie, o czym czytamy m.in. w Rzymian 8:1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Posiadamy bezpośrednią relację z Panem Jezusem oraz między sobą. Relacja ta jest jednak powiązana z odpowiedzialnością. I o to właśnie tutaj chodzi. My postąpilibyśmy pewnie na odwrót, wiążąc nakaz z naszego wersetu z imieniem Pana Jezusa Chrystusa. Jednak Boża mądrość działa inaczej. Nakaz i napomnienie stawia na gruncie naszego wspólnego stanowiska wobec naszego Pana. Możemy się z tego wiele nauczyć odnośnie naszych relacji z takimi, którzy swoim zachowaniem odbiegają od norm, jakie wyznacza Słowo Boże. Nakaz i napomnienie brzmią, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Wyrażenie pracować w cichości mówi o regularności i ciągłości. Jest to dokładne przeciwieństwo tego, o czym była mowa w 11 wersecie. Nieporządnie żyjący wierzący mieli troszczyć się o swoje własne sprawy i nie mieszać się w sprawy swoich współwierzących. Każdy z nas odpowiedzialny jest za to, jak dysponuje swoim własnym czasem. Kto nie posiada regularnych, stałych zajęć bez względu na to, z jakich powodów, podeszły wiek, choroba, bezrobocie i tym podobne, może pytać Pana, w jaki sposób może wykorzystać sensownie swój czas dla Niego. Bezczynność i nieróbstwo są realnym niebezpieczeństwem dla każdego człowieka. To prowadzi nas bezpośrednio do następnego wersetu, który bazując na tej konkretnej sytuacji zawiera ważną, ogólną zasadę.